Siemanko, ja jestem Dev Kacper i witam Cię już w piątym devlogu z mojej gry Dune Hero. Dzisiaj omówimy sobie, co zmieniło się od ostatniego materiału. Jednak polecam wyczekiwać następnego filmu, bo będą tam naprawdę mocne nowe rzeczy w grze. Zacznę od tego, że dużą część czasu spędziłem na poprawianiu bugów i testowaniu rzeczy w multiplayerze ze znajomymi. Okazało się, że błędów nie było aż tak sporo, jak myślałem, że będzie. Nie trafił się w sumie chyba żaden, który blokował dalszą rozgrywkę, więc można uznać to za niemały sukces, że nie trafiły się żadne blokujące grę błędy. Bo były to błędy w większości typu, jak gracz zada obrażenia za pomocą bomby, to na przykład przeciwnik się wtedy nie wkurza. Więc były to często takie niewiele zajmujące czasu drobnostki, no ale też trafiły się niektóre większe błędy. Teraz przejdziemy sobie do ciekawszych rzeczy, bo do gry udało dodać mi się całkiem sporo przedmiotów. Jest ich teraz ponad 50, więc do premiery wczesnego dostępu liczę, że uda się stworzyć ponad 100 różnych i ciekawych itemków. Nie będę po kolei pokazywał wszystkich, bo uznałem, że część kontentu chciałbym zostawić jako po prostu niespodziankę dla graczy, jednak część nowych przedmiotów zobaczycie w trakcie gameplayu, który leci w tle. Z takich ciekawych rzeczy to pojawiły się w grze nowe statystyki, ponieważ teraz przedmioty mogą mieć na przykład przebicie, albo odbijające pociski, lub takie, które skaczą po przeciwnikach, albo na przykład bronie, które strzelają więcej niż jednym pociskiem. Zależy mi na ten moment, żeby dodać sporo przedmiotów z ciekawymi efektami, typu odbijanie obrażeń, jeżeli trafi nas przeciwnik, i innych takich efektów, które będzie można sobie ciekawie łączyć. Jednak te ciekawsze będą legendarne i epickie, a wypadałoby dodać też trochę przedmiotów zwykłych i rzadkich, więc to też będzie wlatywało na priorytet. Ale jeżeli macie jakieś propozycje przedmiotów, które mógłbym dodać, albo jak inspiracje na przykład z innych gier, które lubicie tego typu, to piszcie śmiało w komentarzu i ja przejrzę i spróbuję je dodać. W grze pojawili się nowi bossowie, czyli Król Slime, wcześniej to był po prostu slime, który był powiększony i miał tam jeden dodatkowy atak, oraz Król Goblinów, którzy mają swoje różne ataki i zachowania w trakcie walki. Żeby walka z każdym bossem była trochę inna niż poprzednia i wymagała przygotowania się do niej. Z bossów jestem zadowolony, ale planuję, jak skończę cały gameplay i zmiany, które pojawią się w kolejnym devlogu, to chciałbym poprawić jednak tą walkę z bossami dosyć solidnie, ponieważ jest to dość ważny punkt gameplayu i dobrze, gdyby ci bossowie byli jeszcze większym wyzwaniem niż są teraz. Tak, żeby pokonanie każdego z nich dawało jak największą satysfakcję. Zmieniła się też minimapka, ponieważ teraz na niej widoczne są ikonki reprezentujące graczy, wejście do pomieszczenia z bossem oraz obóz handlarza. Dodałem też przy okazji mapę pod M, tak żeby dało się obejrzeć od razu całą mapę i łatwiej zaplanować kolejne kroki. Bo domyślam się, że część graczy może czuć się po prostu zgubiona, jeżeli nie mają wglądu, gdzie dokładnie co jest. Ja też w sumie czasem, jeżeli sobie losowo biegałem po mapie i nie pamiętałem, co gdzie jest, to zapominałem. Więc teraz ten aspekt jest zadbany. Nad mapą też jest napis z obecną nazwą planszy, żeby gracz orientował się, gdzie się znajduje przy podglądzie. No i jak już jesteśmy przy mapie, to poprawiłem też dość solidnie czas generowania mapy, więc z tego jestem bardzo zadowolony, bo jednak fajnie, jak gracz szybciej może przechodzić sobie pomiędzy poziomami. Dodałem sporo nowych kart za zdobywanie poziomów, żeby dało się tworzyć ciekawsze buildy w trakcie rozgrywki. Na przykład taką, którą chyba ja najbardziej polubiłem, to ta dająca efekt zadawania obrażeń najbliższemu przeciwnikowi przy daszu, więc teraz dobierając itemki pod dasza można bardzo fajnie wykręcić solidne obrażenia na napotkanych przeciwnikach. Takie kolejne urozmaicenia, które pojawiły się od ostatniego devlogu w kontekście kart, to też to, że możemy raz na każdy poziom przelosować karty, jeżeli nie trafi nam się nic przydatnego. Oczywiście jest ryzyko, że jak przelosujemy, to trafimy jeszcze gorsze karty pod nasz build, no ale myślę, że wyjdzie fajny element ryzyka w trakcie rozgrywki. Taka dosyć solidna zmiana to poprawa interfejsu ekwipunku i tooltipa po najechaniu na przedmiot. Chciałem urozmaicić ten aspekt gry, skoro gracz będzie spędzał sporo czasu oglądając nowe itemki i wybierając najlepszy build pod dany moment. No i fajnie, jakby wszystko było po prostu dla niego czytelne i przejrzyste. Więc pobawiłem się trochę kolorami, ustawieniem, zajrzałem też do innych gier, jak to tam wygląda i oto
oto jesteśmy z poprawionym UI. Możecie też dać znać, jak wam się podoba ta wersja w porównaniu do starej i co byście jeszcze przykładowo zmienili. Kolejna rzecz związana z multiplayerem, to okazało się, że gdy wrzuciłem grę na Steam i zaczęliśmy testować, to okazało się, że zarządzanie rozgrywką Steama nie wyrabia z przesyłaniem niektórych rzeczy u mnie w grze. No i na przykład mapa strasznie dziwnie wyglądała i się nie resetowała w trakcie rozgrywki. Więc musiałem zająć się optymalizacją całości, żeby nie było z tym problemów i teraz wszystko świetnie działa, jeżeli chodzi o rozmiary przesyłanych pakietów i to, jak to działa w multiplayerze. Zmieniła się też trochę pętla rozgrywki, ponieważ teraz działa to tak, że przechodzimy z świata na świat po kilku poziomach. I tak, żeby to zobrazować na przykładzie, mamy na przykład pierwszy świat, slajmowe równiny. I gramy na nim, przechodzimy na kolejny poziom tego świata i po przejściu dwóch takich poziomów na tych slajmowych równinach przechodzimy na kolejny świat. I na ten moment jest to mroczny las, w którym mamy na przykład gobliny i mocniejszych przeciwników. No i cała sekwencja się powtarza aż do końca gry. Na ten moment szykuję kolejne dwa światy, tak żeby na premierę były 4 unikalne światy z różnymi przeciwnikami, klimatem i budową mapy. Gra zaczyna wyglądać dzięki temu dużo lepiej i z tymi kolejnymi światami myślę, że będzie już solidna rozgrywka na dobre godziny gameplayu. W grze jest teraz handlarz, który działa trochę inaczej niż poprzednio, ponieważ wcześniej miał on z góry ustalone przedmioty na sprzedaż, jednak uznałem, że jest to trochę bez sensu i dobrze by było, gdyby miał te przedmioty na przykład losowane. I teraz handlarz w swoim asortymencie ma jeden przedmiot legendarny, jeden epicki, kilka rzadkich i zwykłych hipotiony. Więc w trakcie rozgrywki będziemy trafiać na różnych handlarzy z nowymi przedmiotami. Więc teraz oprócz tego, że będziemy tam dropić przedmioty z bossów, z przeciwników, to też mamy opcję kupienia na przykład przedmiotu u handlarza. Jako, że postacie w grze nie wyróżniały się za bardzo od siebie, to uznałem, że trzeba je trochę podkręcić i odróżnić od siebie tak, żeby miały swoje mocne i słabe strony. Więc każdej z postaci zmieniłem statystyki oraz dodałem trochę bardziej unikalne startowe przedmioty, tak żeby rozgrywka różnymi postaciami nie sprowadzała się do zacznij z innym startowym słabym itemkiem i na przykład plus 10 HP. Tylko żeby postać miała no trochę więcej wyróżniających rzeczy. Zastanawiałem się też nad jakimś systemem specjalizacji danej postaci, czyli na przykład ta postać jest dobra w walce bronią na blisko, łukami albo na przykład przedmiotami magicznymi i tak dalej. Też na przykład to samo chciałem zastosować w kontekście pancerza, czyli na przykład dana postać jest dobra w używaniu lekkiego pancerza albo ciężkiego pancerza. Ale jakoś tak szczerze do mnie to nie przemawia, ponieważ chciałbym, żeby gra była otwarta na przejście w dalszym etapie rozgrywki na przykład z łucznika, który walczył na starcie na daleki dystans, do na przykład zwinnego wojownika. Jednak jest to kwestia, nad którą się jeszcze zastanawiam, więc możecie pisać swoje sugestie w komentarzach i może mnie w jakiś sposób przekonacie do tego rozwiązania albo będziecie mieli jeszcze lepsze niż te, które jest obecnie. Tak na koniec omówimy sobie mniejsze, ale równie ciekawe rzeczy. Na przykład to, że poprawiłem trochę AI przeciwnikom i teraz lepiej reagują na różne sytuacje w świecie. Było to też związane trochę z niektórymi błędami, że na przykład nie reagowali na niektóre nasze ataki lub akcje na przykład bombą. Kolejna rzecz, którą obiecałem w poprzednim devlogu i dotrzymałem obietnicy, to że dodam do różdżki wybuchanie i podpalanie, gdy trafimy ognistą różdżką. Więc teraz jak obiecałem, tak zrobiłem i mamy to w grze. Można spalać przeciwników. W grze pojawiły się też nowe dźwięki przy różnych rzeczach oraz muzyczka w tle, tak żeby rozgrywka była dużo bardziej żywa. No i teraz mamy na przykład dźwięki przy wybuchach, przy trafieniach brońmi niektórymi oraz na przykład przy poruszaniu się po interfejsie. Ponieważ zazwyczaj w grach mamy na przykład tak, że klikamy na jakiś przedmiot albo najeżdżamy na jakiś guzik, no to jest taki krótki, cichy dźwięk, żeby trochę bardziej czuć to poruszanie się po interfejsie. No i teraz to zostało spełnione. Ostatnia rzecz, to przy testach wyszło, że gra jest delikatnie mówiąc niezbalansowana, więc trochę zmieniałem zdrowie i obrażenia przeciwników, więc są one teraz dużo lepiej dopasowane do rozwoju ekwipunku gracza w trakcie rozgrywki. I to by było na wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć.